realny Bóg. To realny Bóg. Wystarczy, że każdy z was osobiście do Niego zawoła. Wystarczy, że każdy z was... Wystarczy, że każdy z was po prostu powie: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Wystarczy, przyjaciele, że otworzycie swoje serca na Boga, którego do tej chwili jeszcze nie znacie. Wiecie, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Każdy człowiek spodziewa się dobrych rzeczy do swojego życia. Żaden człowiek nie spodziewa się porażki. Ja też nigdy nie spodziewałem się porażki. Tylko ja nie rozumiałem bardzo ważnej kwestii, że żeby w życiu nie odnieść porażki, to ja muszę mieć kogoś, na kim ja się oprę. I dopiero w 2001 roku uklęknąłem przed Bogiem i powiedziałem do Niego: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Ja nie przyszedłem do jakiejś posi, nie przyszedłem do obrazka, nie przyszedłem do figurki, nie przyszedłem do systemu religijnego. Przyszedłem do żywego Boga i powiedziałem Mu: potrzebuję Ciebie. I nie ma takiego człowieka, który wystarczy, że będzie opierał się na sobie. Bo to, co się nazywa dzisiaj, kiedyś się skończy. Można kozaczyć, ja też kozaczyłem. Byłem w zorganizowanej grupie przestępczej, byłem bardzo bogatym człowiekiem. Byłem człowiekiem, który miał po ludzku wszystko, ale nie miałem poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa można uzyskać jedynie w Chrystusie Jezusie. I ja nie mówię do was o żadnej formie religijnej. Nie jesteśmy ludźmi religii. Karcimy każdą formą religii. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali osobiście Jezusa. Rozumiecie, przyjaciele? My zapraszamy was do relacji, do tego, aby każdy z was osobiście przyszedł do tego żywego Boga, który dał swój dowód po nas przez to, że kiedy jeszcze nas nie było na ziemi, Chrystus za nas umarł. To nie umarła za nas malutka poziunia. To nie umarła za nas żadna malutka figureczka. Umarł za nas żywy Bóg. Dlatego, żeby uratować nasze ludzkie tyłki. Nasze ludzkie tyłki są dla Niego tak ważne, że zszedł na ziemię jako człowiek i poniósł karę za nasze grzechy. Czy możecie zrozumieć tą prostą prawdę? Tą prawdę, która mówi dzisiaj do Ciebie: Bóg tak bardzo Cię kocha, że umarł za Twoje grzechy. On wstał z martwych i żyje i dzisiaj On oczekuje od Ciebie, że zawołasz do Niego i powiesz: ja chciałbym Ciebie poznać. Jeszcze dzisiaj powiedz: ja chcę Ciebie poznać. Przyjaciele, nazywam się Artur Ceroński i od 2001 roku jestem nowym człowiekiem. Byłem kryminalistą, siedziałem wiele lat w więzieniach, krzywdziłem ludzi, zamordowałem człowieka, byłem dealerem narkotyków, ale kiedy spotkałem Jezusa, moje życie uległo absolutnej zmianie w ciągu kilku godzin. To się nazywa cud, ale ten cud jest dla każdego człowieka. Bóg jest Bogiem cudów, a diabeł to jest bity frajer. Ja mam takie zasady ze starych lat, że się nie zadaję z frajerami. I kiedy zobaczyłem, że diabeł to frajer, postanowiłem nie jeść z nim z jednej miski. Postanowiłem, że będę chodził za rękę z tym kozakiem, którym jest Jezus. Zawołaj do Jezusa! Zawołaj do Jezusa! Nie potrzebujesz do tego nikogo. Wystarczy Twoja osobista wiara. On zmieni Twoje życie. Wystarczy odrobinę chcenia. On powiedział: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A z wnętrza Jego popłyną wody rzeki żywej. I On nie mówił o czymś, co będzie małe i słabe. On mówił o tym, co zmieni życie. Ten Bóg, o którym mówię się do Ciebie, uzdrawia chorych. Ten Bóg, który, o którym mówię do Ciebie, rozpędza demoniczne siły. Ludzie, nazywamy się Kościół Mocy. W Kapitolnie Ciebie spotykamy się na ulicy Kasprzaka 24 w Warszawie. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony. Robimy w piekle robotę jak Kesslerowa. I chciałbym, żebyś skorzystał z tego Ty i Twoje życie. Przyjdź do nas na spotkanie, Ty i Twoje demony. Przyjdź ze swoimi chorobami, przyjdź ze swoimi niemocami. Skorzystaj z potężnej miłości i pomocy Boga. Jeszcze dzisiaj nie kozacz, nie uważaj, że będąc człowiekiem jesteś kimś wielkim. Człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie, przyjaciele. Ale Jezus Chrystus
On dzisiaj mówi do ciebie: jeżeli mi zaufasz, to ja podniosę twoje życie. Ja zmienię twoje życie. Wystarczy, że mi zaufasz. Wystarczy, że mi zaufasz. I nie mów, że jesteś dobry, bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdego dnia piekło dojeżdża ludzkość jak do dzikiego osła. Wystarczy, że zaufasz Jezusowi, a wyjdziesz z tego marazmu. Zaufaj Jezusowi, oddaj Mu swoje życie. Powiedz w swoim sercu: wierzę, że wstałeś z martwych. Wierzę, że żyjesz. Wierzę, że nie jesteś figurką. Wierzę, że nie jesteś religią. Chcę Ciebie poznać osobiście. Jeżeli jesteś, to mi się objaw. Powiedz do Niego, wystaw Go na próbę. Powiedz: jeżeli jesteś, to objaw mi się. Powiedz do Niego: jak taki kozak jesteś, to przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź. A On wjedzie w twoje życie jak Microsoft na rynek. On zmieni twoje życie. On zmieni twoje życie. Ale musisz chcieć. Musisz chcieć. Musisz pragnąć. Musisz zaferać. Bo On potrzebuje twojej zgody. On potrzebuje twojej zgody. Jeszcze dziś oddaj Mu swoje życie.